I myślę, że nie o to chodzi. Ja spotykam się z ludźmi, bo z tych kontaktów czerpię doświadczenie i wiedzę, i to jest dzisiaj najistotniejsze, a nie organizowanie czy ściganie się na to, ile ktoś busów dzisiaj wypuści w Polskę. I mój pomysł na kampanię to przede wszystkim, jeszcze raz powtórzę, spotkania z ludźmi, przekonywanie, pokazywanie swojej wizji rozwoju kraju, wizji roli prezydenta, jaką może w kreowaniu tej polityki w Polsce pełnić, bo z pewnością nie możemy powiedzieć, że prezydent powinien być tylko takim notariuszem poczynań rządu. Prezydent ma ważne instrumenty w postaci inicjatywy ustawodawczej, prawo do zwołania Rady Gabinetowej, może i powinien współkreować warunki rozwoju naszego kraju, podejmować ważne debaty, moderując te ważne debaty o głównych kierunkach rozwojowych kraju. Co do zarzutów o kopiowanie pomysłów mojego kandydata Andrzeja Dudy, to powiem wprost, że jest dokładnie odwrotnie, bo chociażby kwestie naszego zaangażowania na wschodzie. Słyszę o to w poniedziałek, że pan Andrzej Duda nie wyklucza wysłania tam wojsk. We wtorek już zaprzecza. W środę mówi, że nie wyklucza wysłania tam broni. W czwartek w tej sprawie wypowiada się prezes, mówiąc właśnie, że powinniśmy tam wysyłać broń. W piątek kandydat zastanawia się, czy jednak nie jest to błąd. Także dzisiaj, jak słyszymy Andrzeja Dudę, to rzeczywiście bardzo często zmienia on zdanie. Mówi być może nie swoim językiem, ale językiem prezesa. Także jakbyśmy prześledzili te wszystkie wątki w dyskusji, które pojawiają się u pana Andrzeja Dudy, to jest dokładnie kilka dni nawet po moich wypowiedziach, jeśli mówiłem o potrzebie podkreślania interesu narodowego w tej polityce, o propolskości polityki zagraniczne, to zaraz po tym, kilka dni po tym, jak ja o tym mówiłem, takie wątki pojawiają się w wypowiedziach pana Andrzeja Dudy. Także no, uważam, że jest dokładnie odwrotnie.